około 15% par borykało się z niepłodnością. W tej chwili to jest 20-25%, więc no niestety tendencja jest wzrostowa. Ale w większości badań wychodzi, że szczyt możliwości seksualnych facetów to jest 22 rok życia. Kurde, no. Spojrzałam na męża. Więc to już przeminęło z wiatrem. Ale autentycznie, 20. Dziewczyny, które mają orgazm zawsze z penetracji, bez dotykania łechtaczki, to jest około 10%. Zbliża się lato, dziewczyny. Nie siedzimy w mokrym kostiumie kąpieli. One sobie nie uświadamiają, że to jest ból, tylko one twierdzą, że nie mają libido. I później dostałam takiego SMS-a, SMS od męża. Kocham panią, przywiozę ją zawsze wszędzie. Że nawet w Emiratach Arabskich antykoncepcja była bez recepty. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy w dresie. Wiem, że mówię to za każdym razem, ale dzisiejszy odcinek jest naprawdę wyjątkowy i ten odcinek sprawia, że właśnie to, co robię i nagrywanie tych podcastów ma dla mnie sens. Dzisiaj gościem będzie u mnie ginekolog Agnieszka Nalewczyńska. Powiem wam tylko tyle, że sama z tej rozmowy wyniosłam bardzo dużo i sama się dużo nauczyłam, więc jeżeli macie zbędne albo nawet nie półtorej godziny, to koniecznie przesłuchajcie tą rozmowę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest My Best Farm. Bardzo im dziękuję, że ten odcinek mógł dojść do skutku. Dzisiaj będę konkretnie mówiła o My Best Aqua, który fajnie wiąże się z tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale więcej na ten temat później. Agnieszka, miło mi Cię tutaj gościć, szczególnie, że to jest temat bardzo ważny i tak jak rozmawiałyśmy przed nagrywaniem, jeszcze taki temat mimo wszystko, chociaż to jest trochę zaskakujące, temat tabu, mowa tutaj o takich kwestiach ginekologicznych przede wszystkim. Więc zacznę od takiego najprostszego możliwego pytania. Załóżmy, że jestem kobietą po 30, ale załóżmy, że bardzo dawno nie byłam z różnych przyczyn u ginekologa. Jakie ja badania powinnam wykonać i generalnie jakie badania regularnie powinnyśmy my kobiety wykonywać, żeby tak czuć się bezpiecznie? To oczywiście zależy, czy idziesz tylko i wyłącznie do ginekologa, dlatego że mamy pewien też program i profil badań, które możemy wykonywać niezależnie od tego właśnie, czy to jest ginekolog, czy to jest nasz lekarz rodzinny. Na pewno warto, o czym chciałabym dzisiaj podkreślić, założyć sobie internetowe konto pacjenta, dlatego że to konto też pokazuje nam pewnego rodzaju możliwości. Czyli na przykład po 40, jak wchodzimy też w pakiet badań typu kolonoskopia, jeżeli się kwalifikujemy, to on też nam to wyświetla. Po drugie, to jest taki fajny magazyn Twoich danych, czyli kiedy zrobiłaś jakieś badanie, kiedy byłaś u lekarza, bo on jest często to, co powiedziałaś, że długo nie byłaś, załóżmy. Pacjentki mówią, nie, ja to robiłam rok temu. Dostaję tą cytologię do ręki i to jest na przykład 2 lata temu, szczególnie przez okres pandemii, który mam wrażenie, że zupełnie nam wyciął świadomość. Kilka lat życia, no. Tak, i te badania profilaktyczne zdecydowanie, więc odpowiadając na Twoje pytanie, przede wszystkim u nas, u ginekologów, trzeba zrobić cytologię. I fajnie by było, żeby zrobić to raz do roku. Ja zawsze namawiam mojej pacjentki, żeby to była chociaż raz zrobiona cytologia płynna z oznaczeniem HPV. Dlatego, że daje nam to dosyć dużo informacji i też albo daje nam przyczynek do tego, żeby robić tą cytologię częściej, albo właśnie, żeby sobie troszeczkę odpuścić. Albo ewentualnie daje nam też odpowiedź, co jeżeli wychodzą jakieś nieprawidłowości w tej cytologii. Więc warto raz zrobić takie badanie. Oczywiście USG, badanie ginekologiczne, bo o tym nie zapominajmy. Zawsze mój szef świętej pamięci się śmiał, że ginekolodzy przestali badać dwuręcznie pacjentki, bo mają USG. A przez to na przykład właśnie nie widzimy jakieś nieprawidłowości na sromie. To są takie sytuacje, z którymi oczywiście będziemy pewnie dzisiaj później rozmawiać. Często przychodzą nasze pacjentki, czyli właśnie suchość, pękanie, coś, co mam wrażenie, że dla ginekologów nie jest zupełnie istotne, a nam jako jakość życia potrafią bardzo dużo zepsuć. Więc warto, żeby ten ginekolog nas zobaczył. Jaka jest wydzielina, czy jest prawidłowe pH, to bardzo dużo mówi po prostu o ogólnym zdrowiu. I to są takie podstawowe badania ginekologiczne. Ja zawsze moje pacjentki pytam o badanie USG piersi. Dużo dziewczyn jest po powiększeniu, więc wtedy to też moja radiolożka zawsze mówi, że w takiej sytuacji trzeba sobie w tą koszt operacji wpisać też od czasu do czasu zrobienie USG. Rezonansu. No, rezonans na tak, bo nie każdy robi dobrze USG, dlatego że implanty mogą być większe, tej tkanki gruczołowej może być mniej, ona jest trochę uciśnięta, więc od czasu do czasu rzeczywiście czasami
trzeba zrobić rezonans. Albo ja już się widzisz, czegoś nauczyłam dzisiaj dla siebie. Więc jeżeli są jakieś wątpliwości, jeżeli na przykład po urazie, na pewno rezonans daje nam bardzo dużo odpowiedzi, czy ten implant jest w całości, czy on w jakiś sposób nie jest uszkodzony na przykład. I taki daje też odpowiedź, jeżeli są dolegliwości bólowe i my nie wiemy, czy to jest związane z cyklem, czy to jest związane na przykład właśnie z implantem. Więc to są takie nasze podstawy, które my pytamy. No ale wiadomo, że raz do roku warto zrobić i badanie krwi, warto zrobić nam, kobietom miesiączkującym, poziom żelaza, ferytyny, witaminy D. To są takie rzeczy, o których nie pamiętamy. No i oczywiście wszystko inne, jeżeli mamy jakieś nieprawidłowości. Ja na swoim Instagramie od czasu do czasu dziewczynom przypominam, mamy na stronie taki właśnie kalendarz zdrowia kobiety. Co trzeba zrobić, w jakim odstępie czasu. Pamiętajmy też o wszelkiego rodzaju znamionach. To też badamy teoretycznie raz do roku. No i przegląd stomatologiczny. Tak? O tym się nie pamięta, ale ten przegląd trzeba zrobić. I już kończę, bo wiem, że mam słowo. Nie, nie, to jest, wiesz, to w ogóle mega ciekawe. Ale bardzo ważne, na przykład moje pacjentki sobie ustalają, że robią sobie te badania na przykład na dzień mamy, na dzień kobiet. Wiesz, żebyś miała taką datę, która wiesz, że się zbliża. Tak, bo jeżeli sobie robisz coś na przykład właśnie, nie wiem, raz w roku, to łatwo powiedzieć, tak, to było na wiosnę, a później się okazuje, że to było lato jeszcze poprzednie albo tam bardzo pogodna jesień. Więc pacjentki nie pamiętają, kiedy robiły. Fajne są segregatory, takie właśnie zdrowia kobiety i to na przykład mama ginekolog, mi się to strasznie podobało, że po prostu wpisujesz sobie datę i później łatwo do tego wrócić. Albo na urodziny. I to są też takie daty, które dziewczyny pamiętają, że muszę sobie pójść na tak zwany przegląd. No tak, bo jako kobieta, która dopiero co tak na, no, rok temu była w ciąży, to w ciąży te segregatory to jest takie normalne, tak, i popularne, bo nie? Dbamy o kogoś innego, nie? Tak, a jak przychodzi właśnie do takiego dbania o siebie samą, to trochę to wszystko schodzi często na drugi plan, więc jest to fajny pomysł, żeby rzeczywiście mieć to w jednym miejscu i żeby nie zapominać, kiedy się rzeczywiście te badania zrobiło. I może to brzmieć, że to jest dużo, ale w gruncie rzeczy pewnie można to w ciągu 2-3 wizyt u lekarza załatwić. Ale oczywiście, wiadomo, część rzeczy może w ogóle zlecić lekarz pierwszego kontaktu. Dużo moich pacjentek o tym nie pamięta, no bo umówmy się, praktycznie taka przeglądowa służba zdrowia w Polsce jest raczej prywatna. Bardzo mało moich pacjentek chodzi do ginekologa na NFZ, no bo on jest trudno dostępny. Jasne. Część tych badań też jest niedostępna, na przykład cytologia płynna, HPV, ale to, co możemy korzystać, to warto w ogóle zapisać się do mieć swojego takiego lekarza pierwszego kontaktu, bo on może dać nam wiele skierowań. Ale teraz też jest taki plus, że jest wiele laboratoriów, które robią badania tak na dobrą sprawę od ręki i też na szczęście nie są takie drogie. Kiedyś to one rzeczywiście kosztowały majątek. A teraz i my mamy różnego rodzaju pakiety, więc możemy pacjentkom zlecić już nie za taką dużą sumę pieniędzy. Tak, dokładnie. No bo wiadomo, że to też się wiąże z jakimiś tam kosztami, ale z drugiej strony ale na zdrowiu nie warto i nie powinno się. No nie powinno się, bo później sumarycznie to wychodzi drożej, nie? Tak. Zanim przejdziemy jeszcze do tych takich konkretniejszych pytań, to jeszcze z takich bardzo edukacyjnych pytanie, na które wpadłam w sumie przed tym podcastem i nawet ci wcześniej nie gdzieś tam nie udostępniałam. To tak sobie pomyślałam, że ja, bo to mówię ze swojego doświadczenia, jako kobieta, do czasu jak zaszłam w ciążę, nie miałam zielonego pojęcia nic nie wiedziałam o swoim cyklu. W sensie wiedziałam, że istnieje takie słowo jak cykl. Szłam do ginekologa, zazwyczaj było pytanie, jaki jest czas trwania pani cyklu. Nigdy nie wiedziałam. I dopiero zaczęłam się tym interesować, jak chciałam zajść w ciążę z wiadomych przyczyn. To co mężczyźni i kobiety też, bo jak widać po moim przypadku, to nie jest coś, co jest takie oczywiste, powinni wiedzieć o cyklu kobiety. W takim sensie na przykład, kiedy to ma mocniej wpływ na jakąś naszą psychikę, że jesteśmy, nie wiem, bardziej zmęczone, albo że na przykład jesteśmy bardziej wrażliwe, podirytowane. Jakby co jest takiego istotnego generalnie w kontekście cyklu kobiety? To bardzo dużo zależy w ogóle od kobiety. Ja się śmieję, że jestem takim typem męskim, bo ja w ogóle nie mam wahań nastrojów, nie mam PMS-u, przynajmniej twierdzę, że nie mam PMS-u, ale mój mąż twierdzi, że rzeczywiście. I cykl nigdy jakby nie jest dla mnie różnorodny i też nie mam, nie wiem, zaburzeń wydolności i tak dalej. Natomiast ja jako ogromna fanka TikToku uwielbiam takiego różnego rodzaju wizualizacje, że właśnie dziewczyny pokazują w zależności od cyklu, jak wyglądają. No, na przykład zaraz po miesiące człowiek odrzuca
używa. Później w okolicy owulacji jesteś w najlepszym swoim momencie, no bo teoretycznie tak atawistycznie powinnaś być stworzona wtedy do prokreacji, czyli jesteś tą samiczką ubraną w piękne piórka i czekasz na partnera. I kusisz. Straszne to jest, tak, ale to takie jest prawdziwe. I wtedy rzeczywiście jest szczyt wydolności, czyli szczyt wydolności seksualnej, zdrowotnej, samopoczucia. Później trochę pikujemy oczywiście w dół do tego okresu, no i wtedy ten sławetny PMS, czyli takie zaburzenia często i dysforyczne, czyli masz spadek nastroju, różnego rodzaju zachcianki, a może te zachcianki sobie zawsze tłumaczę, nie, że to jest przed okresem. Ale rzeczywiście te wszystkie właśnie inne filmiki, że facet jest przygotowany na twój okres, bo ma czekoladę, painkillers, czyli wszystkiego rodzaju NLPZ-y, to też jest fajne, bo to jakby świadczy o partnerstwie, tak? Jasne. Z drugiej strony bardzo nie lubię takiego zrzucania na to, że a, jesteś foszasta, bo ty masz zaraz, nie wiem, zaraz będziesz miała okres, nie? No tak. Okropne to jest, bo tak. Oczywiście wiadomo, że my mamy zaburzenie cyklu, ale z drugiej strony, jak świadomie decydujesz się na życie z kobietą, to powinnaś na to pisać, no tak? Niestety, albo stety. No co wcale tak. Nie znaczy, że dwie kobiety jakby lepiej funkcjonują, jeżeli chodzi o lesbijki, no bo też te okresy podobno się regulują i masz w bardzo podobnym czasie. Natomiast, no wiadomo, jak jesteś drugim człowiekiem, powinnaś być przygotowany, ale tak jest. Z drugiej strony, i to na przykład w tej chwili tłumaczę mojemu mężowi, bo mam też córkę, która prędzej czy później będzie miesiączkować, dla mężczyzn, i myślę, że to będzie pewnego rodzaju odkrywczość, dla nich to jest jakby naturalne, ale nie zdają sobie sprawy, że jesteśmy osobą, która 7 dni w miesiącu krwawi. Umówmy się, to nie jest normalne. Ja uważam, że to jest tak stygmatyzujące dla nas kobiet. Ja teraz to widzę też z drugiej strony, jak przychodzą mamy, czyli już moje pacjentki, które były moimi pacjentkami. Z córkami. I na przykład mówią, pani doktor, ona jedzie na obóz. I cały obóz, ona będzie miała miesiączkę, a to jest obóz sportowy. I wiesz, no to jest strasznie. Ja uważam, że to jest tak nieuczciwe w stosunku do nas. Wiesz, my wyrosłyśmy z tym i to jakby przesiąkło i to się wydaje normalne, ale to nie jest normalne. To bardzo nas ogranicza. I wiesz, i tłumaczenie, że oczywiście można założyć tampon. Nie każda dziewczynka chce założyć tampon. Teraz jest bardzo dużo fajnych rozwiązań. Na przykład są majtki menstruacyjne, w ogóle game changer uważam, ale też kostiumy. Naprawdę? Tak, kostiumy, które mają... To tak jak piluszkę zakładasz dziecku, aha, nie? Że idzie na basen. Okay. To tak samo i są fajne kostiumy z taką wkładką. Czyli już gotowe. Tak, nie jesteś naznaczona, że masz okres i nie siedzisz, wiesz, w spodenkach na plaży. No straszne to jest, nie? Więc... Ja pamiętam, jak to właśnie było być nastolatką, nie? I doświadczać jakichś takich dziwnych sytuacji. Ale w ogóle krwawienie w nocy, tak. Budzisz się rano, ta bielizna może być brudna, pościel może, wiesz, śpisz u kogoś. No uważam, że to naprawdę natura bardzo źle to wymyśliła. Tak. I to jest to jakby najgorsze. I tak myślę o tym, jak ja będę wprowadzać to córkę, jaką ona będzie mieć frustrację, bo młodsze pokolenie jest teraz trochę inne. U nas to po prostu nikt z nami nie dyskutował, nie? Po prostu tak jest, nie? Po prostu tak jest i nas tak trochę z tym zostawiano, nie? Uczono nas, jak trzeba prać tą bieliznę i w ogóle. No straszne to jest, no ale... Tak. No, tak jest. A są przecież kraje już... teraz nie będę przytaczać, bo żebym nie skłamała, gdzie tak jest, że przecież istnieje coś takiego jak dni wolne, na przykład od pracy, nie? Które można sobie wziąć, bo i to z tego co wiem, to można je wybrać tak naprawdę w dowolnym momencie, czy chwilę przed miesiączką, czy w trakcie. To też jest fajne rozwiązanie, bo tak jak mówisz, no, nie jest to jakaś taka ani przyjemna, ani typowa sytuacja, tak? I jednak to jest 7 dni, no trochę wyjętych z życia. Wyjętych bardzo i pamiętam, że chyba pierwszy raz tak się nad tym zastanowiłam, jak oglądałam South Park i tam jeden z chłopców mówi, nie ufam niczemu, co krwawi 8 dni w miesiącu i nie zdycha. Straszne, nie? Tak, ale jest to jednym z takich najbardziej stygmatyzujących białe spodnie. To się tak wydaje, ale... Tak. W jak dużym stopniu nas to ogranicza? No właśnie, mówiąc o tym, że kiedyś to było takie normalne, w sensie, że się nad tym tak człowiek nie zastanawiał, jakby mamy też tego jakoś tak specjalnie nie tłumaczyły, że teraz pokolenie jest trochę inne, to tak płynnie przejdziemy do kolejnego pytania, bo bardzo się normalizowało, nie wiem jak to jest teraz, pamiętam jak to było, jak ja byłam nastolatką, że ból związany z miesiączką, to jest po prostu zupełnie coś naturalnego i z tym jakby trzeba żyć, zacisnąć zęby. No i mamy teraz endometriozę, która z mojej obserwacji, takiej social mediów,
staje się coraz bardziej popularna, ale pewnie nie jest, brzydko mówiąc, ale pewnie nie jest coraz bardziej popularna, tylko po prostu jest coraz więcej osób diagnozowanych. Mm-hmm. No to jeżeli podejrzewamy u siebie endometriozę, to jakie sygnały powinny być dla nas alarmujące? Bo jakiś tam ból w trakcie miesiączki jest normalny, tak? Ale nie taki ból, że nie wiem, lejemy, tak? I nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Tak, raczej normalizujemy ból typu dyskomfort. Na pewno nie zgadzamy się na ból, który właśnie wyłącza nas z funkcjonowania, wiąże się z wymiotami, mhm. biegunką, chociaż jakby luźne stolce w czasie miesiączki są czymś normalnym, mhm. jeżeli chodzi o hormony. I to często tak jest, więc duże dolegliwości bólowe. Najczęściej tak klasycznie jest to ból przed miesiączką. Czyli jak dziewczyny przychodzą i mówią rzeczywiście, że one czują, że za dzień, dwa będzie miesiączka, bo to są ogromne takie bóle mięśniowo obkurczające, czyli takie ściskające, opasujące, często dziewczyny opisują, no to rzeczywiście to jest coś, co powinniśmy diagnozować. Różnego rodzaju ból w czasie stosunku, najczęściej właśnie w okolicy też miesiączki, ale nie zawsze. Głównie związane na przykład z tylną ścianą pochwy, bo tam często są ogniska endometriozy. Ból brzucha, bo oczywiście mówimy o miednicy mniejszej, ale też ból brzucha, bo ogniska endometriozy mogą być rozsiane. Zaburzenia rytmu wypróżnień, czyli właśnie zaparcia. Oczywiście teraz coraz częściej też mówimy o SIBO. Dlatego ja tutaj, jeżeli mogłabym dziewczynom sugerować, no to najlepiej jest udać się, oczywiście na początku porozmawiać ze swoim klasycznym ginekologiem, ale później kierować się do centrów i do lekarzy, którzy się właśnie zajmują głównie endometriozą. Dlatego, że to skróci czas diagnostyki. Są specjalne badania. Oczywiście na takim klasycznym badaniu USG my możemy dużo powiedzieć. Możemy powiedzieć, czy na przykład jest torbiel endometrialna, mhm. podejrzewać oczywiście. Plus z całym wywiadem możemy właśnie mieć takie przypuszczenie endometriozy. Natomiast ja zawsze moim pacjentkom tłumaczę, że jeżeli chcemy coś z nią zrobić i na przykład ją operować i pacjentka się kwalifikuje do operacji, to najlepiej, żeby właśnie było to w takim miejscu, gdzie podchodzi się do tego holistycznie. Bo każde wejście do brzucha, no to jest to wejście do brzucha, tworzą się wzrosty dodatkowe, później mogą być dolegliwości bólowe. Raczej dążymy do tego, żeby to była operacja laparoskopowa, jeżeli to się udaje, czyli wejściem takim delikatnym kamerą do brzucha. Żeby to było jedno wejście, załatwione porządnie, czyli właśnie z obejrzeniem wszystkich takich miejsc. Później z odpowiednim leczeniem, postępowaniem po, czyli i leczeniem doustnym często, hormonalnym, ale też takim holistycznym, bo tym dziewczynom trzeba powiedzieć, że i jedzenie ma znaczenie. Dlatego, że no, dużo się mówi oczywiście o nietolerancji glutenu, to nie znaczy, że my mamy wszystkie nietolerancje, ale rzeczywiście to, co w tej chwili wiemy, że gluten i laktoza są takimi jakby najczęstszymi alergenami i one po prostu powodują często i takie jelito przeciekliwe, to, że po prostu uszkadzają kostki i później wszystkie inne alergeny mają łatwiejszą prezencję. To, że dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale to, że na przykład mnóstwo dziewczyn ma Hashimoto, to świadczy o tym, że właśnie no, jakby nasze organizmy, czyli część naszego organizmu atakują nas samych. Bardzo dużo jest chorób autoimmunologicznych, tocznia, różnego rodzaju RZS i to jest wszystko związane z tym, jak żyjemy. Po drugie stres, którego trochę trudno nie uniknąć. Bardzo. Zdecydowanie, ale dziewczynom też się poleca i różnego rodzaju terapie, jeżeli jest taka podstawa. Postępowanie wyciszające, czyli joga. Pilates, coś co w dużym stopniu jest w stanie, tak, albo tai chi, kiedyś było takie bardziej popularne, coś co jest w stanie nas słuchać do środka, odpowiednia dieta, czyli właśnie bez laktozy i bez glutenu. I to jest takie ogólne postępowanie, które może zabezpieczyć nas przed nawrotem i przede wszystkim przed objawami, którym jest ból. No i oczywiście niepłodność, którą najbardziej się nie boimy. No właśnie, bo to skoro wspomniałaś teraz o niepłodności, no bo to też jest taka dość duża obawa osób, które, u których albo się podejrzewa endometrioza, albo u których już jest ta endometrioza zdiagnozowana. Ja sama doświadczyłam poronienia 1,5 roku temu, zresztą wtedy do ciebie nawet pisałam w tym temacie. I tak się zastanawiam, to tak jako dodatkowe pytanie, czy to jest tak, że kiedyś
W sensie, nie wiem, jak nasze babcie, mamy były młodsze, to się zdarzało rzadziej. Pytam się dlatego, że teraz jak rozmawiam z kobietami, mam wrażenie, że prawie każda kobieta, która starała się o dziecko, doświadczyła przynajmniej jednego poronienia. I czy to jest tak według ciebie, no bo wiem, że to jest pewnego rodzaju hipoteza, czy to jest właśnie styl życia i stres między innymi? Czy po prostu wtedy się tak dużo kobiety nie badały? I często nie były też świadome, nie? Że w ogóle są w ciąży i że... Znaczy na pewno i jedno i drugie. Po pierwsze świadomość pacjentek, możliwość wykonania testu ciążowego, co umówiłam się w kiedyś, dobie naszych mam, praktycznie nie istniało. Możliwość wykonania bardzo wcześnie testu beta-HCG z krwi. Co już ci potwierdza często taką ciążę biochemiczną, która w ogóle nie byłaby świadoma, bo ona jest w okolicach miesiączki, czyli to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, czułość USG. I niestety to też często jakby zwiększa stres pacjentek, dlatego że bardzo szybko są świadome, że są w ciąży biochemicznej, idą do lekarza, my widzimy tylko pęcherzyk i to jest jeszcze normalne, że widzimy tylko pęcherzyk, możemy nie widzieć zarodka, możemy widzieć zarodek, nie widzieć na przykład jeszcze akcji serca. I to stwarza dużo takiego też niepokoju dla pacjentek, bo wiesz, musisz przyjść na przykład za tydzień, przyszłaś za wcześnie po prostu. Więc ja uważam, że do tego 7-8 tygodnia rzeczywiście większość naszych mam po prostu nie wiedziało, że jest w ciąży. Później pojawiała się bardziej obfita miesiączka, co z drugiej strony nie oznacza, że styl naszego życia nie wpływa, bo wpływa na pewno na nas jako na kobiety, czyli poronienia. A z drugiej strony bardzo wpływa na mężczyzn, no bo będąc młodą lekarką, jak miałam jeszcze swoją grupę studencką i to był 2007 rok, miałam właśnie wykład o niepłodności i po pierwsze wtedy nadal mówiliśmy, że podobnie, czyli tam jeszcze wtedy tam było 15% par borykało się z niepłodnością, w tej chwili to jest 20-25, więc no, niestety tendencja jest wzrostowa, tak. Czyli co piąta para ma problem z płodnością. Ale też zupełnie inaczej mówiliśmy o wartościach prawidłowego badania nasienia. Praktycznie w latach 70. to, co w tej chwili jest normą, to wtedy było nieprawidłowością. Ilość zagęszczenia plemników praktycznie obniżyliśmy o połowę. O czymś to świadczy, tak? Że kiedyś dwa razy więcej musiało być tych plemników, żebyśmy mówili, że jest prawidłowo. No i wtedy jeszcze, czyli tych całkiem niedawno, mówiłam moim studentom, że przyczyna męska to jest 20%. W tej chwili jest 50%. Okej. A z drugiej strony nie wiem dlaczego, pewnie też, że ginekolodzy nie zajmują się mężczyznami, ale jednak bardzo często zapominają o diagnostyce mężczyzn i nie zlecają podstawowego badania, czyli wchodzą na przykład w HSG dla kobiet, w histeroskopie, w stymulacje. Takie bardzo już specjalistyczne. Dokładnie, które się wiążą jednak z ingerencją w nasze ciało, a często nie ma pytania o badanie nasienia męża. A z drugiej strony mężczyźni mają bardzo duży problem z tym, żeby zrobić. No właśnie chciałam się zapytać, bo to już nawet jestem teraz ciekawa, z czego myślisz, że to wynika? Czy to po prostu mężczyźni się wstydzą badać w tym kierunku i z tego to wynika? Wstydzą się na pewno też, chociaż wiesz, to nie idzie publicznie, ale ja myślę, wydaje, że to jest też taki niepokój. A co będzie, jeżeli wyjdzie jeżeli nie wyjdzie, tak? Jeżeli tak. Na pewno to trochę wynika z niedojrzałości. Ja jestem w ogóle teraz, im jestem starsza, tym bardziej patrzę na takie, wiesz, czerwone flagi tak. w różnych związkach i wydaje mi się, że, no wiesz, jeżeli jesteśmy w tym razem i często jest tak, że, a miałam taką sytuację, że moja pacjentka naprawdę przeszła, już później mi opowiadała różne badania, łącznie z tym, że wiesz, była absolutnie zdrowa, a partner jakby nie zrobił badania, znaczy powiedział jej, że wszystko jest okej, a w badaniu się okazało, że on miał nieprawidłowy nasienie, które praktycznie uniemożliwiało zajście w ciążę. A u niej to się skończyło praktycznie terapią, no bo wiesz, jest zdrowa, oni współżyją, co uważam, że to jest w ogóle czymś niepojętym w związku. To taka trauma już trochę można było. Ale wiesz, on patrzył na to, jak ona przychodzi inwazyjne badania, cierpi, wiedząc, że to jest u niego problem. No więc tak. Jest to dużego rodzaju stopnia niedojrzałość, ale z drugiej strony jest dużo fajnych facetów, które nie ma absolutnie. Nie, no jasne, problemu. Ale to taka, mój mąż ma taką teorię też odnośnie Hashimoto, bo mój mąż choruje na Hashimoto, co jest teoretycznie nietypowe, tak, żeby mężczyźni, ale właśnie twierdzi po prostu, że też mężczyźni się po prostu dużo rzadziej badają. Że kobiety jednak mają jakąś taką
mimo wszystko naturalnie wykształconą potrzebę pójścia do lekarza, zbadania się, a mężczyźni jakoś mam wrażenie, i pewnie coś w tym jest, że jednak dużo rzadziej chodzą do lekarza. Szczególnie, że u nas się dużo, wiesz, mówi, na przykład jesteś ospała, zrób tarczycę, tak. Nie? Albo przytyłaś, zrób tarczycę, tak. Nie? A mężczyznom się pewnie tego tak nie mówi, więc... Dokładnie. To jeszcze wracając na chwilę do endometriozy, bo jak ja miałam diagnozowaną endometriozę, to było... No, z dobrych 10 lat temu, jak nie więcej. I wtedy faktycznie z tą diagnostyką było ciężko. No, u mnie była zdiagnozowana poprzez właśnie laparoskopię zupełnie przypadkowo tak naprawdę. Ale ty teraz mówisz, że teraz te ośrodki takie specjalizujące się w endometriozie już są w stanie dość dobrze jakby... No zdiagnozować, czy rzeczywiście tutaj mówimy o endometriozie, czy nie. Dokładnie. To znaczy zawsze mówimy, że badanie obrazowe daje nam pewnego rodzaju przyczynek lub takie podejrzenie. Mm. Zawsze odpowiedzią jest badanie histopatologiczne, czyli szkiełko i oko, że wiesz, pobierzemy, idzie to do badania i wtedy wiemy na pewno. Natomiast rzeczywiście jest pewnego rodzaju, są obrazy, które sugerują i różnego rodzaju przepływy, obraz tej torbieli i tak dalej. Natomiast tak jak Ci powiedziałam, że w klasycznym badaniu USG praktycznie nie jesteśmy w stanie tych wszystkich innych ognisk zobrazować. Więc najczęściej to są dodatkowe badania obrazowe, często właśnie z wlewkami na przykład doodbytniczymi, żeby tą przegrodę pochwowo-odbytniczą zobrazować, bo tam często się gromadzą właśnie te ogniska i to na przykład powoduje dolegliwości bólowe w czasie seksu. No dobra, tu taką będę osobą teraz słuchającą, bo to taki aspekt, którego myślę dużo osób się może mimo wszystko obawiać. To są bolesne badania? Nie. Nie, to znaczy na pewno nieprzyjemne, ale absolutnie to nie jest inwazyjne i nie jest bolesne. No wiadomo, że każda wlewka doodbytnicza, tak, umówmy to nie się. Będzie nic miłego. Tak, ale to nie są ani bardzo inwazyjne. Ja na przykład jestem bardzo za tym, bardzo jestem za takim działaniem przeciwbólowym i wiem, że bardzo dużo się robi też histeroskopii takich ambulatoryjnych. No i o bólu w ginekologii to tak wszyscy zapominają, nikt tego nie mówi, że założenie wkładki i tak dalej. Natomiast teraz ma wejść taki fajny środek, przynajmniej ja bardzo na niego czekam, który będzie znieczulał podobno lepiej. Okay. Mamy nadzieję. Natomiast ja jestem za tym, żeby jednak pacjentkę do histeroskopii znieczulić, bo i jakby taką kooperację z pacjentką masz lepszą. Bo wiesz, jak cię boli, to nie siedzisz grzecznie. I jesteś nie z automatu spięta. 15 razy obejrzeć i na pewno sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Więc pod tym względem ja uważam, że jest lepiej. Chociaż znam, są super lekarze, którzy robią taką histeroskopię szybciutko, ciach, ciach, ciach. Natomiast wiąże się to z dużym stresem. No w tej chwili nawet u stomatologa wszystko znieczulamy. Pewnie, więc dlaczego tak. nas kobiet nie można? Pewnie, że tak. Obok endometriozy, drugim takim pojawiającym się bardzo mocno w social mediach schorzeniem jest PCOS. No gdzieś tam mam też, znaczy ja nie choruję, ale gdzieś tam jakoś mam doświadczenia. Co jest taką rzeczą, która tutaj będzie bardzo istotna, w sensie w diagnostyce i w leczeniu? Jak tutaj można sobie pomóc? Bo wiem, że właśnie jest też uciążliwa też ze względu na to, że to się często łączy z jakąś tam insulinoopornością. Mhm. Często oczywiście to sprawia, że kobieta się czuje nieatrakcyjna, bo ciężko jest jej zrzucić jakieś tam zbędne kilogramy. To co w takiej sytuacji, czy może nie wiem, antykoncepcja hormonalna tutaj może być pomocna, czy coś zupełnie innego? Tutaj też bardzo dużo zależy od sytuacji klinicznej, czyli właśnie, czy chcemy schudnąć i mamy z tym problem, jaka jest symptomatyka. Generalnie rzeczywiście diagnostyka jest w miarę prosta, no bo badamy się w USG, które jest badaniem prostym, w miarę niebolesnym, oczywiście musi być dokładne. Badamy hormony, natomiast to, co jest ważne, to jest właśnie ta klinika. I często jest tak, że na przykład ten obraz może jeszcze nie do końca przemawia, ale pacjentka przychodzi i właśnie mówi, że ma problem z schudnięciem, albo przybrała te dodatkowe kilogramy, albo pojawiło się takie owłosienie, które kwalifikuje się jako hirsutyzm, czyli nieprawidłowe. I wtedy nie mówimy, że na rękach rosną ci czarne włosy, to jest hirsutyzm, no bo jakby na rękach te włosy mogą być, tylko w takich miejscach nietypowych. Wokół słupków, na linii brzucha, czyli w takich miejscach, gdzie rzeczywiście tego owłosienia nie powinno być. Okolica żuchwy, tak zwany wąsik i tak dalej. Więc to jest takim sygnałem dla nas istotnym, dlatego że to świadczy o tym, że ta insulinooporność raczej jest i wtedy są podwyższone badania androgenów. I wtedy rzeczywiście
powinniśmy działać holistycznie, czyli pacjentce powinniśmy wytłumaczyć, że antykoncepcja jest pewnego rodzaju leczeniem, bo ona też i obniża właśnie hormony, czyli przez to, że nam zwiększa takie białko, które wiąże te wolne hormony, to one po prostu nie będą tak silnie działać, w związku z tym właśnie nie będzie tego objawu. Natomiast to, co często pacjentki słusznie zauważają, antykoncepcja hormonalna często jest przez nas stosowana, natomiast to nie jest leczenie, to jest jakby zniesienie objawów, ale często ją stosujemy, bo naprawdę pomaga. Bardzo fajnie poprawia skórę, dziewczyny czują się lepiej i wtedy mamy ten taki pierwszy sygnał, to tak jak trochę jest, zaczynasz ćwiczyć, nie? I widzisz, że sylwetka zaczyna się zmieniać, wydolność zaczyna rosnąć i wtedy jest łatwiejszy taki współpraca z pacjentką, bo trzeba jej wytłumaczyć, że oczywiście bardzo ważna jest dieta. Nawet jeżeli dziewczyna jest szczupła, a no ona tak. odżywia się nieprawidłowo, no bo umówmy się, to nie jest tak, że jak jesteś szczupła, to twoja dieta jest prawidłowa. Jasne. Więc trzeba oczywiście sprawdzić tą insulinooporność, czyli robimy krzywą obciążenia, która jest teraz bardzo naprawdę fajnie dostępna w różnych laboratoriach. To jest dla nas bardzo ważne i oczywiście ruch. No tak. Tak. Ruch, który zwiększa jakby ten odbiór glukozy, zmienia wyrzut insuliny. Naprawdę ruch i dieta potrafi zrobić bardzo dużo. I wtedy wspomagamy się, jeżeli jest taka potrzeba, leczeniem farmaceutycznym, a czasami jesteśmy w stanie go odstawić i w ogóle, żeby nie było nie ma wtedy takiej potrzeby. A teraz kilka słów od naszego sponsora. Myślę, że każda kobieta przynajmniej raz w życiu borykała się z zatrzymaniem wody w organizmie, z obrzękami, z problemami związanymi ze zbliżającą się miesiączką. Dlatego dzisiaj Wam mówię o produkcie My Best Aqua. Jest to suplement, który wspiera usuwanie wody z organizmu i sprawia, że nasz komfort w trakcie cyklu menstruacyjnego jest dużo większy i o tym też wspominamy dzisiaj właśnie w tej rozmowie. Jest to suplement, który pomaga nam utrzymać stałą masę ciała, wspiera funkcjonowanie naszego układu moczowego. My Best Aqua stała się moim najlepszym przyjacielem w trakcie cyklu menstruacyjnego, więc jeżeli się zastanawiałyście, czy wypróbować, to ja serdecznie polecam. A teraz już wracamy do rozmowy. No dobra, to taka teraz jeszcze bardziej popularna rzecz, bo i PCOS, i endometrioza, one się pojawiają coraz częściej, ale myślę, że każda kobieta może się utożsamić ze słowem infekcje intymne. W sensie, no nie chce mi się wierzyć, że chociaż raz w życiu każda z nas nie doświadczyła tego jakże nieprzyjemnego doświadczenia. Po pierwsze, dlaczego jest tak, że mogą się one pojawiać bardzo często i regularnie? W sensie, co może być przyczyną? No i znowu, jeżeli one się pojawiają regularnie, no to co możemy zrobić i zmienić, no żeby tego jednak nie doświadczać tak często? Przede wszystkim kwestia jest taka w moim odbiorze pacjentek, że nam nikt nie dał takiej instrukcji, na przykład jak się myć. No właśnie, to jest takie niby pozornie proste, nie? Powinno być w szkole tak naprawdę. Powinno być w szkole, naprawdę powinno być w szkole. Ja w szkole mojego dziecka zrobiłam dla jego klasy i klasy równoległej takie instrukcje menstruacyjne i w międzyczasie przemyciłam te podstawy, no bo wiadomo, że miesiączka będzie takim zapalnikiem do tego, żeby się chochlować, wiesz, tak. Bo krwawisz i tak dalej. No coś w tym jest, że częste mycie skraca życie. To nie chodzi o to, żeby się nie myć, tylko żeby myć się z głową. Przede wszystkim trzeba rozróżnić, że srom ma i skórę, i śluzówkę. I tą skórę jakby najbardziej myjemy i możemy myć płynem do higieny intymnej. To wszystko jest jakby najbardziej prawidłowe. I nawet trzeba go kremować, to też jest istotne. Patrz, natomiast się czegoś nauczyłam. No, naprawdę trzeba, bo jeszcze jesteś młoda, jeszcze tego nie doświadczyłaś, ale trzeba. Tak jak mamy, nie wiem, kremy już w tej chwili do łokci, do skórek, do wszystkiego, tak, szyja i tak dalej. Mamy też kremy do sromu, one są dużo mniej popularne, ale one naprawdę fajnie działają. Nawet widziałam u Ciebie na Instagramie, o to chciałam się zupełnie na końcu zapytać bardziej dla siebie, że nawet są takie zabiegi medycyny estetycznej, jak chyba kwas hialuronowy, prawda? Tak. To był kwas hialuronowy. Tak, to jest kwas hialuronowy. I to też może gdzieś tam pomagać w niektórych rzeczach. Oczywiście i nawilżać, znaczy do ginekologii estetycznej mam nadzieję, że zaraz przejdziemy, tak, bo ona jest bardzo ciekawa. Natomiast ja bardzo bym chciała. Taką
granicą, to co mogę powiedzieć, oprócz tego, że dziewczyny mogą oczywiście wskoczyć na mój Instagram i zobaczyć taką jakby instrukcję, ale granicą to jest ta warga mniejsza, czyli która jest w środku, i warga większa. Jest rowek pomiędzy nimi i ten rowek jeszcze możemy spokojnie sobie umyć przy założeniu, że domkniemy wargi mniejsze, czyli nie będziemy wlewać niczego do pochwy, bo tam już jest śluzówka i zaraz o tym Wam więcej powiem. Możemy odchylić kapturek łechtaczki, tam się zbiera mastka i pomiędzy tymi wargami zbiera się mastka, czyli jak najbardziej można to ładnie sobie umyć, spłukać wodą. Część dziewczyn, które rzeczywiście przychodzi takie odnowienie, czyli przychodzą do nas z tymi częstymi infekcjami, i ja siadam i mówię tak, po pierwsze, tak się myjemy, po drugie, jeżeli nie wiesz, jak stosować płyn do higieny intymnej, to po prostu stosuj wodę i to jest, wiesz, bezpieczniejsze. Takie też, tak, bezpieczniejsze, przynajmniej na początku, tak? Po trzecie, nie stosuj wkładek na co dzień. W ogóle nazwa wkładka higieniczna, uważam, że to jest najlepszy kiedyś strzał marketingowy, bo wszystkie dziewczyny nosiły wkładki higieniczne. Po czwarte, wiesz, nie myj się za często i właśnie nie wprowadzaj wody ani niczego do pochwy. No pochwa jest do tego, że ona się sama sobie oczyści i tak samo się oczyści ze spermy, oczyści się z miesiączki, z krwi, w ogóle ze wszystkiego. No i często jest tak, że na początku stosujemy właśnie te wkładki, myjemy się nieprawidłowo i pochwa sobie radzi. Ona sobie radzi, aż w końcu powie, ej stara, no weź bez przesady, jak wszystko, tak? Nie? W pewnym momencie jest limit jakiś. Dokładnie, my tam mamy prawidłowe, dobre bakterie, które mają tworzyć ten kwas mlekowy, czyli mają obniżać pH i one w pewnym momencie przestają być wydolne i te bakterie, które są komensalami i są w pochwie, czyli te beztlenowe, one po prostu dominują i wtedy jest właśnie rybi zapach, świąt, podrażnienie, nieprawidłowe pH, które rośnie i tak dalej. I niestety w pewnym momencie, nawet jeżeli wszystko odstawicie, no to ta pochwa sama w sobie nie jest w stanie się naprawić. I wtedy albo wchodzimy w różnego rodzaju probiotyki, estrogeny dopochwowo, żeby to wszystko, witaminę C, nie tylko na twarz, ale też stosujemy dopochwowo w odpowiednich globulkach. Więc wszystko to, żeby to pH obniżyć, żeby było prawidłowo. No a czasami niestety dodatkowo trzeba zrobić zabiegi właśnie z zakresu ginekologii estetycznej. Najczęściej robimy albo osocze, albo laser, albo radiofrekwencję i to zaklikuje. Dlatego, że to jest w stanie jakby zrobić taką rewolucję, czyli zawołać te pałeczki, chodźcie z powrotem, ja Wam tutaj Was nakarmię i będzie okej. I często jest tak, że wystarczy jeden zabieg i jest wszystko w porządku, przy założeniu, że znowu nie popełniamy błędów higienicznych. A, jeszcze ten, zbliża się lato, dziewczyny, nie siedzimy w mokrym kostiumie kąpielowym. No tak, bo to już jest w ogóle zapraszanie, prawda, jakichś tam takich problemów. I tylko powiem, że da się to zrobić, bo ostatnio jak powiedziałam właśnie o tym mokrym kostiumie kąpielowym, to jedna z pań mi napisała, ja na szczęście mam bardzo mało hejterów, ale jedna z pań mi napisała, co też pani opowiada, to jest upokarzające, że jestem wśród przyjaciół i muszę pójść szybko zmienić kostium kąpielowy. Ja mówię, ale to woli pani infekcję? On, tak, to ja już wolę infekcję. I sobie pomyślałam, kurczę, co to za przyjaciele, że przy nich nie można, ale to nie trzeba przecież informować, przepraszam bardzo, ja zaraz będę miała infekcję, to idę zmienić, wiesz, tylko normalnie sobie idziesz, zmieniasz kostium, no kurczę, zmieniamy sukienki na weselu, to jest już bardziej takie, wiesz, ostentacyjne, a jak zmienisz kostium, to jest najczęściej, to nikt tego nie zauważy, że masz inny kostium, no który mąż czy partner zobaczy, że masz inny kostium kąpielowy, nie? Jednak, może pani nie doświadczyła nigdy infekcji intymnej, bo jednak wolę zmiany kostium. Ona właśnie doświadczyła, bo ona jakby zadała to pytanie co roku, więc jak dostała gotową odpowiedź, no i to było dla mnie takie bardzo szokujące, szczególnie, że dla mnie to było odkrywcze, naprawdę, tak jak kiedyś jednak taka świadomość ludowa, czyli nie siedź na zimie, bo dostaniesz wilka, nie? Tak. Oczywiście zdrowa pochwa, bo umówmy się, ja też popełniałam bardzo dużo błędów higienicznych. Od 10 lat tego nie robię i naprawdę moja pochwa jest w stanie bardzo dużo przeżyć i nic jej się nie dzieje. Natomiast nadal nie staram się jej utrudniać tego życia, więc ten kostium po prostu zmieniam. No i to nie jest jednak dużo, nie? W sensie to nie są jakieś duże rzeczy, które trzeba zrobić, żeby jednak ten standard życia był troszkę lepszy, bo to tak jak miesiączka, no to jest coś takiego, co potrafi wyciąć cię po prostu z funkcjonowania i potrafi być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, nie? Więc ja jednak bym wybrała zmianę tego kostiumu kąpielowego. Ale czyli podsumowując, jednak w większości przypadków, bo nie chcę generalizować, sprowadzałoby się to po prostu do niewłaściwej jakiejś tam higieny. Najczęściej tak, tylko że to nie znaczy, że jest jej za mało, tylko jest jej za dużo. Za dużo. Jest jej za dużo i często jest tak, że jak dobrze poleczymy się, to naprawdę to później właśnie zaklikuje. Czyli później jest wszystko prawidłowe. Najczęściej.
My tych pacjentek naprawdę mamy dużo. Też zawsze się śmieję, że my jesteśmy takim trzecim stopniem referencyjności. Jak już nic u pacjentek nie działa, to jest z jednej strony cudne, jak my później dostajemy takie wiadomości, że super, jest lepiej, w ogóle inna jakość życia. Z drugiej strony jest to też bardzo stresujące, bo wiesz, jak jesteś, nie wiem, piątym czy szóstym ginekologiem i pacjentka mówi, w pani ostatnia nadzieja, wiesz, no jest to dużo na twoich barkach. No. Ale jak pacjentki chcą się nas posłuchać, to zwykle się udaje. Tak. No tak, to ciekawy temat i zaraz też przejdziemy do tej medycyny estetycznej, bo to dla mnie bardzo też ciekawe. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do antykoncepcji, bo to jest taki temat, który też budzi wiele, wiele kontrowersji. Mam wrażenie, że się dużo zrobiło takiego złego PR-u. Mhm. Jak wiem z doświadczenia, jak wejdziesz w sławnego Google'a i wpiszesz nazwę leków antykoncepcyjnych, to nie wiem, czy istnieje taki lek, o którym przeczytasz coś pozytywnego, to są zawsze po prostu najgorsze możliwe scenariusze, że będziesz tyła, że będziesz humorzasta, będzie ci bolała głowa i tak dalej, i tak dalej. No to nie namawiając oczywiście nikogo do antykoncepcji, ale tak trochę odczarowując, to jest trochę chyba kwestia po prostu jak ze wszystkim odpowiedniego dobrania metody antykoncepcyjnej do pacjentki. Oczywiście, jak najbardziej. I rodzaju hormonu, czy on ma być, czy ona ma być właśnie dwuskładnikowa, czy ma być jednoskładnikowa, czy ona ma być doustna, czy to ma być krążek, czy to ma być plaster, czy to ma być wkładka, którą kocham najbardziej. A o tej wkładce strasznie źle się właśnie mówi, nie? Na pewno źle się mówi po pierwsze dlatego, że boli zakładanie, tak jak rozmawiałyśmy, więc mam nadzieję, że niedługo to będzie odczarowany ten ból w ginekologii. W każdym razie my testujemy w tej chwili Vestabel właśnie te żele przeciwbólowe z dobrym skutkiem, wydaje mi się. A więc to założenie jest często traumatyczne. Z drugiej strony daje ci ogromną ochronę, czyli długofalową. No ostatnio nawet zwiększono na świecie rejestrację jednej z wkładki na 6 i 7 lat, więc to jest, wiesz, masz raz i zamiatane. Koszt też się robi wtedy niewspółmiernie mniejszy. No tak. Raczej pomimo tego, że ona ma hormon, to raczej jest to związane z tym, że nie działa ogólnoustrojowo, czyli to nie jest tak, że ten hormon działa tak jak hormon doustny. Natomiast ja uważam, a mamy bardzo niedawno antykoncepcję teoretycznie hormonalną, że to była rewolucja na skalę otrzymania prawa głosu przez kobiety, bo możemy decydować o swojej płodności. Oczywiście ma swoje czarne strony i to też jest nie fair, że ma. Niemniej jednak, to też zawsze mówię, że gdybym dostawała jedną złotówkę za każdą wiadomość, pani doktor, czy ja mogę być w ciąży? I teraz wiesz, wszystko opisane, na przykład służyłam takim, tutaj na palcu był ejakulat, i wtedy moje pytanie jest takie, a stosuje pani jakąś metodę antykoncepcji? No nie. I to jest dla mnie największy taki dualizm, bo ja tego nie rozumiem. Może ja kiedyś, będąc młodą dziewczyną, miałam tak samo, że albo dajemy sobie bezpieczeństwo, czyli takie naprawdę bezpieczeństwo, oczywiście nie stuprocentowe, no tak, ale dajemy sobie świadomość, że w tej ciąży nie będę i nie stresuję się przed każdą miesiączką, bo to też wracając do tej miesiączki, tak, to jest tak niesprawiedliwe, że wiesz, czy znasz jakiegokolwiek faceta, który odbył chciany stosunek z kobietą i on się zastanawia później przez najbliższe 3 tygodnie, czy ona będzie w ciąży? Nie, to tylko na nas spada. Tak. I wiesz, i sobie myślisz, a może. I to jest koszmarne, więc to zawsze jest coś za coś u nas, u kobiet. No tak. Więc wiadomo, tak, bo na pewno zapytasz o to, czy tyjemy w czasie antykoncepcji hormonalnej. Tak. Teoretycznie we wszystkich badaniach, że nie. Ale jednak trochę zaburza metabolizm glukozy. Czasami zwiększa się apetyt. Czasami jest tak, że rzeczywiście czujemy się obrzęknięte. Czyli że zatrzymuje wodę. Tak, i to wszystko jest raczej wiecie, no ja, też jest świetne takie powiedzenie, że w medycynie jak w kinie wszystko jest możliwe. Czyli w HPL-u masz, że a potem... później jednak. Ale z drugiej strony antykoncepcja może być szyta na miarę.
I co prawda czasami pacjentki, jeżeli nie są dobrze poinformowane i nie ma tej, wiesz, takiej rozmowy z zaufaniem i ja mówię, proszę pani, bo zrobimy takie i takie badania, na tej podstawie wydaje mi się, że fajnie by było, żeby pani miała taką i taką, taki rodzaj antykoncepcji. I teraz chciałabym bardzo drukowanymi literami powiedzieć, że nie ma żadnego badania, które by nam sugerowało, jaki rodzaj antykoncepcji i jaką konkretnie firmę, markę wybrać. Czyli nawet jeżeli pacjentka przyjdzie z całym panelem hormonalnym, to raczej nie mamy takiego złotego standardu. Dodatkowe rejestracje, czyli tak zwana charakterystyka produktu leczniczego, mamy tylko związane, że pacjentka przychodzi z chęcią antykoncepcji i trądzikiem. I na to mamy konkretny lek. Resztę żonglujemy, pytając na przykład, czy właśnie bardziej ma pani tendencję do obrzęków i tak dalej, przy braku przeciwwskazań do antykoncepcji oczywiście hormonalnej. I wtedy jest tak, zaczynamy od tego, ale i pacjent się tłumaczy. Dostaje pani na 3 miesiące, czyli 3 opakowania, wykupuje pani jedno, bierze pani to jedno opakowanie, ale wiesz, z tym się trzeba trochę pobawić, tak? No, i mieć też kontakt z pacjentką. Bierze pani jedno, jeżeli pani się czuje okej, nie biorąc pod uwagę, czy pani plami w międzyczasie, czy krwawi, przez 3 miesiące o tym w ogóle nie myślimy. Jeżeli czuje się pani okej, wykupuje pani kolejne 2, po 3 miesiącach wracamy z tematem, czy czuje się pani dobrze. Dobrze. Jeżeli przy pierwszej czuje się pani fatalnie, można zaprzestać nawet w trakcie. To nie jest tak, że wiesz, musisz dobrać opakowanie. Oczywiście może to zaburzyć cykl, ale jeżeli czujesz się fatalnie, to ja nie powiem pacjentce, która ma zaburzenie nastroju mocne, że no niestety. No tak. Więc zaprzestaje pani, idziemy na kolejny rodzaj. Ja mam swoje ulubione i to nie wiąże się z tym, że mam jakąś big farmę, bo nie współpracuję z żadną marką. I to też jest fajne, bo zawsze to tak jak trochę na Instagramie, choć oczywiście w ogóle nie mówię, że współpraca płatna nie jest fajna. Jest fajnie, że teraz to oznaczamy. Ja mam współpracę płatne książkowe, więc nie mam takich współprac i przez to zawsze mogę pacjentce powiedzieć, że wie, co ona zdecyduje, to jest jej. Nie mam z tego żadnych niestety wyjazdów i tak dalej, ale właśnie daje mi takie dosyć duże zaufanie z pacjentką, taką relację. Więc mam swoje ulubione, które już wiem, że działają, natomiast to też jest tak, że u kogoś zadziała fantastycznie, a ktoś tego produktu nie będzie lubił. I sobie tak idziemy. W pewnym momencie, jeżeli pacjentka twierdzi, dobra, naprawdę nie chcę łykać tych tabletek, to najczęściej wchodzimy albo w implant, który też ma swoje czarne strony, czyli właśnie bóle głowy i plamienia, ale daje ci duże poczucie bezpieczeństwa przy bezbolesnym założeniu. No tak, bo nie musisz też pamiętać. Tak, albo wchodzimy we wkładkę i tutaj też chciałabym tu oficjalnie powiedzieć, że wkładki z hormonami są dopuszczane dla dziewczyn, które nie rodziły. Okej, to też ciekawa informacja i te pytania też się pojawiają. Ja jeszcze chciałam nadmienić ze swojego doświadczenia, że nawet ten sam lek, mam wrażenie w różnych okresach życia antykoncepcyjny, też może różnie zadziałać. Oczywiście. Bo ja, powiem ci, przed ciążą przez 10 lat brałam te same tabletki antykoncepcyjne i one były rewelacyjne. Ja nie miałam w ogóle żadnych skutków ubocznych, które bym przynajmniej zauważyła. A po ciąży, jak próbowałam na ten sam lek wrócić, to miałam takie stany depresyjne, że nie byłam w stanie funkcjonować, więc to też no jest kwestia po prostu odpowiedniego dobrania i nawet dla tej samej osoby nie zawsze ten sam lek będzie dobry przez cały okres trwania, nie? Więc to też, też warto powiedzieć. A taki temat, który jest trochę omijany, mam wrażenie, w sensie ta grupa kobiet, mam wrażenie, jest trochę taka zostawiona samym sobie, a mianowicie menopauza, bo to jest też taki mega ciężki czas, w sensie mogę tylko mówić z przypuszczeń, no bo jeszcze nie przechodziłam, ale z tego co słyszałam. Kiedy warto zastosować terapię hormonalną przy menopauzie? Dużo jest protokołów i standardów. My przyglądamy się naszym pacjentkom, jeżeli chodzi o objawy, czyli jeżeli pacjentka przychodzi niezależnie od wieku i mówi właśnie o zaburzeniach, dużych zaburzeniach nastroju, wahaniach, nocnych potach, zlewnych potach, częstej irytacji, suchości skóry. Jeżeli ją badamy, widzimy atroficzną śluzówkę pochwy, to wtedy robimy badania i to są bardzo proste badania, czyli teoretycznie w 3. dniu cyklu, jeżeli ona miesiączkuje, bo takim kolejnym przyczynem do tego, żeby to zbadać, to są oczywiście zaburzenia miesiączkowania. One mogą być szybciej, czyli to niekoniecznie tylko brak, one mogą być na przykład co 2 tygodnie, co 3 tygodnie. Też były takie pytania, tak? Tak, czyli w ogóle mogą się zaburzać, cykl się może zaburzać, więc wtedy robimy sobie w 3. dniu cyklu FSH i estradiol. Często też dołączamy do tego tarczycę, tak na wszelki wypadek. I to nam daje
dużą odpowiedź. Mm-hmm. Oczywiście do potwierdzenia musimy zrobić to jeszcze raz, powtórzyć. I to niezależnie jakby od wieku. Natomiast naszym wszystkim pacjentkom przyglądamy się tak 45+. I w zależności od tego, jak one się czują, na ile są świadome, na ile chcą, to włączamy taką terapię okołomenopauzalną. Czyli jeżeli już czują, że właśnie mniej sił, więcej irytacji, właśnie zaburzenia nastroju i te poty, które są charakterystyczne, ten o Jezu, ten brain fog, czyli taka mgła mózgowa, taka naprawdę, że pacjentki przychodzą i mówią, pani doktora, kiedyś nie musiałam nic zapisywać, a teraz zapominam, gdzie położyłam to, co zapisałam. I to są często dziewczyny, i to niezależne, czy wiesz, pracujesz na kasie w Biedronce, tak? Czy pracujesz jako prezes, ty chcesz być po prostu cały czas aktywna i fizycznie, ale też umysłowo, bo to pewnie. Jesteśmy bardzo teraz świadomi też demencji. I to też nas bardzo, bardzo nas to niepokoi. I wtedy rzeczywiście włączamy tak około 45+, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Kolejna niesprawiedliwość, co? W sensie ta menopauza. Ale to akurat faktycznie mają andropauzę. My na szczęście praktycznie całe życie jesteśmy aktywne seksualnie. O ile nie ma suchości i jesteśmy w stanie zrobić zabiegi i żeby ta pochwa działała. No a umówmy się, penis nie zawsze działa. To chociaż, coś. Ja tu jako ciekawostkę muszę powiedzieć, że to co mnie zawsze pocieszało, kiedyś pisałam taki fajny artykuł na temat, on w końcu się nie ukazał, na temat seksualności mężczyzn, ale w większości badań wychodzi, że szczyt możliwości seksualnych facetów to jest 22 rok życia. Kurde, no. Spojrzałam na mężczyzn. Więc coś przeminęło z wiatrem. Ale autentycznie, 22 rok życia i dlatego tak wiesz, się mówi dużo o tych kukułarzycach, które mają lat 45 i 50 i to mają, wiesz, no to tak. One nie szukają pana, który ma lat 70. A to wszystko wyjaśnia. Tak. I to jest w ogóle, to jest niesamowite, jak to jest dobrane, rzeczywiście starszy facet z młodą kobietą, bo kobiety też nie są takie młode, świadome swoich potrzeb, no ale to tak później się tak krzyżuje i się zmienia, nie? Czyli trochę tej sprawiedliwości jednak. Trochę jest. Trochę jest. Trochę jest, trochę jest. No to dobra, to porozmawiamy też chwilę o seksie, bo pojawiły się pytania, a ty trochę o tym wspomniałaś przy okazji endometriozy. Taki dość popularny problem, no to jest ból podczas stosunku. Jeżeli to nie jest kwestia endometriozy, choć może być, to co może być jeszcze przyczyną i co można w tym temacie zrobić? No bo to potrafi, że tak powiem, zniszczyć życie seksualne par. Tak. To jako tutaj ciekawostkę w cudzysłowie powiem, że bardzo dużo dziewczyn do nas przychodzi z bólem, ale one nie są, znaczy one sobie nie uświadamiają, że to jest ból, tylko one twierdzą, że nie mają libido. Okej. Okay. I to jest taki klasyk. Czyli jak pacjentka przychodzi i mówi, że nie ma ochoty współżyć, to ja muszę się zapytać, czy ten seks jest przede wszystkim satysfakcjonujący, bo on może być też obojętny, ale czy też boli. Mnie boli siłownia i dlatego chodzę na nią, wiesz, z płaczem w oczach i pewnie też nie miałabym libido w kierunku siłowni. I to też jest taki bardzo dobrze zobrazowany. I dziewczyny, wiesz, jakoś sobie to tu jakby nie łączą tych kropek, tylko uważają, że właśnie im się nie chce. No jak coś boli, no to kurczę, no nie chce ci się współżyć, pewnie, tak? Z drugiej strony jest to ogromny problem, dlatego że czy na Instagramie, czy w ogóle w naszym gabinecie, no w naszym gabinecie to praktycznie większość pacjentek, bo one już przychodzą po dłuższych diagnozach, załóżmy. Ale na Instagramie, jak się pytam, to zwykle to jest między 30 a 40% dziewczyn doświadcza bólu w czasie seksu. No to bardzo to nie jest zachęcające, tak? Umówmy się, ja jako mężczyzna też nie chciałabym współżyć z kimś, kogo to boli, ale często też dziewczyny nie mówią. To nie jest tak, no że tak. Facet, wiesz, współżyje świadomy z tym, że dziewczynę boli. Tak. Dużo przyczyn. Endometrioza oczywiście, chociaż to nie jest taki pierwszy klasyczny przykład. Najczęściej jest to suchość. I suchość nie jest związana tylko z menopauzą. Suchość może być związana z antykoncepcją hormonalną, niestety. I z okresem laktacji, która czasami u dziewczyn potrafi trwać, wiesz, długo. Długo, tak. Prolaktyna, spadek estrogenu, często to... I jeszcze do tego masz właśnie ten maminy mózg. I jeszcze niewyspana jesteś. I to, wiesz, i właśnie o to chodzi, że dziewczyny tego w sumie nie łączą. Mamy bardzo proste na to rozwiązanie. Różnego rodzaju leki, które powodują suchość. Nawet leki antyhistaminowe, przecież o tym się nie mówi, tak? Leki typu SSRI, przecież antydepresyjne, one w ogóle obniżają libido, możliwości w ogóle orgastyczne i tak dalej. Różnego rodzaju przepięcia mięśniowe, czyli
tego, co znowu do tego wracamy, nie mamy instrukcji obsługi kobiety, więc my tak, wypieramy mocz, a nie powinniśmy, my powinniśmy tylko otworzyć cewkę moczową, mhm. więc dlatego tak dla mnie ważny jest w ogóle urofizjoterapeuta tak. U nas Kasia, która pracuje z dziewczynami, dlatego że no jeżeli przepinasz mięśnie albo właśnie masz nieprawidłowe napięcie, to często jest tak, że po prostu dziewczyny są zaciśnięte i to po prostu boli, mhm. tak? Musisz umieć się tego rozluźniać. Dużą grupą u nas, która się zgłasza i też chyba dlatego, że jesteśmy właśnie takim centrum referencyjnym, to są dziewczyny z pochwicą. To jest związane albo z różnymi traumami w dzieciństwie, czyli oczywiście takim no, najczarniejszy scenariusz różnego no tak. rodzaju wykorzystania seksualne, ale niekoniecznie silna religijność w domu, podkreślanie matki, że seks jest niefajny, że nie możesz współżyć, że to nie niesie ze sobą przyjemności. Wiesz, no to tak zasiewa takie ziarnko. Tak. Później czy zamykanie oczu, jak gdzieś tam jest jakiś film no. z seksem, to też z Agnieszką Skrzeczko, z którą o tym rozmawiałam, bodajże właśnie, że tak wszędzie właściwie w domach tak było, nie? Że jak leci jakiś film, jesteś dzieckiem i dwoje ludzi uprawia seks, to nagle rodzice zamknij oczy, jakby to było coś nienaturalnego i wstydliwego, nie? No u mnie też pewnie trochę tak było. Dużo właśnie moja mama mówiła, że ten seks to taki, w ogóle ten poród, o Jezu, ja miałam traumę, chyba dlatego jestem ginekologiem, że ten poród to jest w ogóle coś najbardziej traumatycznego. Ja szczęśliwie u rodziców znalazłam w bibliotece, bo myśmy, ja w ogóle zawsze byłam dzieckiem czytającym i pewnego razu znalazłam Wisłocką. I znam ją po prostu na pamięć. I pamiętajcie, że Sztuka kochania to nie jest film, oczywiście film się tak nazywa, ale to jest fantastyczna książka, która nadal oczywiście ma bardzo duże takie podłoże anatomiczno-fizjologiczne. Jeżeli chodzi o, no, tam oczywiście dział i rozdział o antykoncepcji, to już dawno jest przeterminowane, ale tam są takie cudowne w ogóle ludziki biało-czarne z pokazaniem, gdzie penis penetruje, co obciera, przy jakiej pozycji. No w ogóle wiesz, dla mnie jako tam 10 czy 11 lat to było... Odkrywcze. Wow, i oczywiście z wypiekami na twarzy to czytałam pod poduszką. I ja się zawsze też śmieję, że wszystkie moje laski, znaczy lalki Barbie, to normalnie seks uprawiały wszędzie. Regularnie. Serio, po prostu ja byłam dzieckiem, które uważała, że ten seks to się uprawia w ogóle wszędzie. I chyba to był taki mój, taki, wiesz, motyw przewodni później do bycia ginekologiem. To też było fajnie, bo uważam, że seks powinien przede wszystkim nie boleć, powinien dawać radość i powinien nam, kobietom, sprawiać tyle samo niezależności i frajdy, co mężczyznom. I dlatego tak bardzo kocham Samantę z Seksu w Wielkim Mieście, ach, bo ja ona też. Jest w ogóle moim największym idolem. Dlatego już nie oglądam tych nowych odcinków. Ja też nie. W ogóle tam, wiesz, wszystko się... Nie, w ogóle nie oglądam telewizji, ale ten, wiesz, ja potrafię do niego wrócić tak. i oglądać, bo ona była tak super... Wyzwolona. A dużo kobiet jest taką Charlottą, nie? Która w ogóle... Nie mówię tak, w ogóle. Tak, nic w ogóle na ten temat. No ale czyli jeżeli mamy takie właśnie jakieś problemy z bólami, to można też sobie pomóc w sensie, czy to jakiś, nie wiem, lubrykantów? Czy lepsze będą leki? Znaczy jeżeli jest suchość, to lubrykant okej. Okay. Jeżeli macie tendencję do infekcji, to powinien być bez gliceryny. Okej. Okay. To jest dosyć istotne. Ważna informacja. Natomiast są leki, które można stosować. Oczywiście i leki hormonalne i niehormonalne. Mamy teraz w ogóle nową grupę leków bardzo fajną, tak zwany prasteron, który działa też bardzo fajnie właśnie na suchość. Natomiast one działają tylko wtedy, jeżeli je używasz. I stąd właśnie ta cała nasza gałąź ginekologii estetycznej, która zawsze, to powtarzam, jest w ogóle bardzo krzywdzące, to, że jest nazwa estetyczna. Tak. Bo ten wygląd to jest na końcu, no bo tak. w medycynie estetycznej wygląd też jest ważny, ale działamy przeciwstarzeniowo też. Natomiast w ginekologii ona powinna się nazywać, nie wiem, funkcjonalna, regeneracyjna. No bo to tak jak z tym botoksem. Tyle po prostu, ile ma zastosowań już w dzisiejszych czasach botoks oczywiście. Takich, które leczniczych. W ogóle nie dotyczą. Tak, tak. To Ola Ziarek mówiła a propos migren. Mhm. Moja siostra na przykład miała botoks w związku z jakimś tam z żuchwą, problemami, więc to naprawdę nadpotliwość, jakby cała masa tutaj, całe spektrum, to nie tylko chodzi o jakieś tam zmarszczki i potem... Ale oczywiście u nas w ginekologii też w pochwicy dajemy toksynę botulinową, żeby właśnie pacjentki nie zaciskały i to jest i terapeutyczne, ale też działa fajnie na świadomość pacjentki, że ona jest w stanie ten mięsień puścić po prostu. No tak, trochę też takie placebo, nawet jakby w sensie oczywiście. Tak długo jak to działa, to właśnie też chodzi o taki aspekt pewnie psychologiczny, nie? Że wie, że coś jest, co jej pomaga. No a drugi taki problem, myślę, równie popularny, to jest orgazm, bo mm-hmm. zostało mi zadane pytanie i aż mi się tak strasznie przykro zrobiło, jak je przeczytałam, że jakby pytanie brzmiało, że nigdy nie doświadczyła ta mm-hmm. dziewczyna czy kobieta
orgazmu z partnerem, co insynuuje, że pewnie sama jest w stanie sobie ten orgazm zapewnić. I myślę, że to jest taki też dość popularny problem. Bardzo. Bardzo, ale to też zrobił nam Freud bardzo dużo krzywdy, no bo on podzielił tak nieszczęśliwie ten orgazm pochwowy łechtaczkowy. I my absolutnie nie wierzymy, że jest inny, ale zaraz wam to jakby szybko zobrazuję. Więc tak, orgazm ten tak zwany pochwowy, czyli z penetracji, on nadal jest z łechtaczki, dlatego że łechtaczka siedzi takim jakby okrakiem, jest takim jeźdźcem na pochwie od góry, jak sobie tak wyobrazisz. Mm-hmm. To, co my dotykamy i to, co widzimy, co możemy odsłonić kapturkiem, to jest taki wierzchołek góry lodowej i to jest tylko taki fragmencik, taka jedna piętnasta łechtaczki. Łechtaczka później idzie sobie jakby taką prostym takim łukiem i właśnie okrakiem siedzi na pochwie. I przy stymulacji przedniej ściany pochwy rzeczywiście jesteśmy w stanie ten orgazm wywołać, nie u wszystkich kobiet. Jak wstawiam to na Instagramie, to najczęściej dziewczyny, które mają orgazm zawsze z penetracji, bez dotykania łechtaczki, to jest około 10%, czyli bardzo mało, nawet mniej. Bardzo. Także sporadycznie to, załóżmy, dobijemy do 30%, to jest w ogóle maks. Zwykle 70-80% kobiet bez stymulacji łechtaczki nie ma w ogóle takiej opcji. To, że one czasami mają, to na przykład spojeniem łonowym partner ociera się o tą łechtaczkę, a w ogóle to, co ja zawsze mówię moim pacjentkom i co w ogóle działa fantastycznie, to wszelkiego rodzaju stymulacje łechtaczki w czasie penetracji. Jeżeli kiedyś tego nie spróbowałyście, to musicie, bo ten orgazm jest zupełnie inny. Czyli orgazm polega na tym, że z odpowiednich nerwów, czyli ze stymulacji łechtaczki, zaciskają się mięśnie bardzo pulsacyjnie i to jest od nas niezależne, tak? Zaciskają się mięśnie właśnie w okolicy, no mięśnie na miednicy. I jeżeli te mięśnie zaciskają się na czymś, czyli w czasie penetracji, albo jeżeli macie dildo, albo penisa w środku, to ten orgazm jest dużo bardziej intensywny, dlatego że one się zaciskają na czymś, więc wiesz, jest i zresztą płynie też z trochę innych jakby nerwów. Jest taki bardziej spełniający i mamy mnóstwo gadżetów, czyli jeżeli na przykład ten dotyk partnera w czasie, no bo wiadomo, że facetowi trudno jest na przykład skupić się na ruchach frykcyjnych jednocześnie na odpowiedniej stymulacji łechtaczki. Wiadomo, przecież faceci jak, wiesz, coś robią i gadają, to przestają robić, nie? Dwie rzeczy naraz. To już jest za dużo. To albo sama może dziewczyna stymulować, albo jest mnóstwo fajnych gadżetów, które są odpowiednio zakrzywione i normalnie bierze sobie taki gadżet wibrujący albo dmuchający, niekoniecznie musi właśnie wibrować, do łechtaczki i po prostu robimy sobie orgazm dotykając łechtaczki jednocześnie w czasie stymulacji. I to jest najlepsze. Pewnie masz gdzieś takie pokazane, nie? U siebie na Instagramie. Mam. Dobra, to już to działa zero-jedynkowo. Można sobie zobaczyć. I chciałabym powiedzieć właśnie dziewczynom, że zamiast się frustrować, że nigdy tego orgazmu nie miały, trzeba, ja w ogóle mam taką myśl, tylko nie wiem, czy zrobię to w lipiec czy sierpień, w zeszłym roku robiłam takie lato przyjemności w sierpniu i przychodziłyśmy, tam było chyba 8 takich wyzwań, właśnie między innymi porozmawianie z partnerem, bo to jest w ogóle niesamowite, że to jest najbardziej taka intymna jakby część naszego współżycia, nie? A my z partnerem nie rozmawiamy, co lubimy, co i tak dalej. I kurczę, umówmy się, no nie bądźmy tą księżniczką na ziarnku grochu, no bo skąd on może wiedzieć, skoro my się uczyłyśmy swojego ciała same, długo i wiemy, co lubimy, jak lubimy, bla, 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 to jest dużo lepiej facetowi po prostu powiedzieć, albo partnerce, tak, w ten sposób, tak nie. A my tak lubimy, wiesz, domyśl się, nie? To takie kobiece. No tak, tak, to na pewno i w ogóle rozmowa to powinna być kluczowa, a myślę, że generalnie z tymi rozmowami to już nie bywa, ale tak sobie myślę, że to jest trochę też wina, zrzucę winę na coś albo na kogoś, filmów, w których się pokazuje, że ta kobieta za każdym razem praktycznie w trakcie seksu ma orgazm i to w ogóle w pozycji na misjonarza, ona tam nic nie robi i szczytuje. Tak, w 3 sekundy jeszcze. Tak, i może mamy po prostu potem takie trochę wrażenie, czy nawet się boimy, że my jesteśmy trochę dziwne, bo my tak nie mamy, nie? W sensie patrząc na to, jak właśnie gdzieś tam w każdym filmie po prostu ten orgazm powinien przychodzić tak łatwo, nie? Że to też wymaga jakiejś pracy i edukacji ale i siebie i partnera, nie? I też nie za każdym razem, znaczy no chyba, że działacie na łechtaczkę, no to wtedy za każdym razem. Dlatego uważam, że właśnie warto o tym pogadać i robić tak, żeby za każdym razem być spełniony, no bo frustracja narasta, tak? Pewnie. Po pierwsze nie powinno się rozmawiać w trakcie tego seksu na zasadzie albo ty zawsze, albo ty coś tam, albo ty nie potrafisz, albo inny ty to nigdy potrafił, nie? To już w ogóle najgorsze, to jest takie kastrujące dla faceta, zresztą dla kobiety tak też. Samo.
film zawsze pewnego rodzaju jest fikcją. Tak jak dziewczyny budzą się w pełnym makijażu, no umówmy tak, się, jak tak? Jak skowronki, tak. Więc fajnie, że my coraz częściej o tym gadamy. Niefajne jest to, że kobiety też często kłamią. Wiesz, mam nawet wrażenie, koleżankom. Że bardzo często kłamią. Nawet koleżankom. No coś ja tam nie mam, bla, bla, bla i no nie wiem, po co my to robimy. A umówmy się, właśnie my chciałybyśmy podobnie jak faceci i bardzo mi się to podoba w nowym pokoleniu, że one są takie świadome, dobra, ty miałeś orgazm, ja też miałabym orgazm, to ty teraz musisz stanąć na rzęsach i ja muszę mieć orgazm. I to jest super, tak? Bo nasze pokolenie w pewnym momencie dało przyzwolenie facetowi, że on na początku się stara, tak. Za każdym razem nie wychodzi, my mówimy, dobra, to odpuszczamy i no trochę go do tego przyzwyczailiśmy, tak jak do, nie wiem, do niewynoszenia śmieci i tak dalej. Mój mąż pewnie parsnął z śmiechem, bo on zawsze wynosi śmiech. Ale jest coś takiego, że my odpuszczamy albo o, udajemy orgazm. I to jest najgorsze. Właśnie dziewczyny, nie udawajcie orgazm na początku związku, no bo wiesz, on robi później dokładnie to samo. To samo, co nie działa w gruncie rzeczy. Później nie działa. On jest sfrustrowany, bo przecież działało. Tak. Tobie się już nie chce, bo skończyły się motylki, no kurczę, ile można. No tak, nie będziesz 10 lat udawała. I co mu powiesz? Co mu powiesz, że sorry stary, bo ja wtedy udawałam, no... No tak, i właśnie też tak nie zrzucając właśnie winy na, akurat tutaj na mężczyzn, no jednak ważna jest po prostu ta komunikacja, nie? I takie też właśnie wyjście z tego takiego poczucia, że to tylko mężczyzna i jego orgazm, jakby to, a my oczywiście jesteśmy takie tam po prostu cierpiątnice, którym się nie należy. Na końcu. On tak. Sobie zawsze jakoś prędzej, czy później, szybciej, czy wolniej. No jest to trochę prostsze, że tak powiem. Jest prostsze, tak. Tak. Zdecydowanie. Dobra, to teraz do tematu, który mnie najbardziej interesuje, a mianowicie medycyna estetyczna. Jakie takie zabiegi według Ciebie są teraz bardzo fajne do zaoferowania przez medycynę estetyczną, które mogą albo poprawić właśnie jakość życia naszego seksualnego, albo jakiś taki komfort właśnie w kontekście, nie wiem, w kontekście nie wiem, infekcji intymnych. Bo o tej medycynie estetycznej w kontekście ginekologii to się mało słyszy i mówi. Na pewno, chociaż coraz więcej my na przykład jako klinika w ogóle się nigdzie nie pozycjonujemy. Mamy oczywiście swoją stronę internetową, natomiast nie mamy żadnych tych AdWordsów, reklam i tak dalej. Wiadomo, że siłą nośną, informacyjną jest Instagram, to na pewno, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak najczęściej pacjentki mówią, że są z polecenia. Czyli pacjentka, pacjenty, tak jak... Czyli taka jak stary, stary, tak. Więc to, i to jest okej. Okay. Ja w ogóle absolutnie się tutaj nie obrażam z tym porównaniem. Uważam, że jest fantastyczny, dlatego że marketing szeptany. Nie, czyli no że super, ja byłam, to najlepiej o tobie świadczy właściwie. Że ja byłam i się udało. I najczęściej są to pacjentki tak. Jeżeli chodzi o infekcje, to rzeczywiście osocze jest takim naszym klasykiem. To jest duże uproszczenie, bo jest i diagnostyka, i postępowanie, i tak dalej. Więc tutaj wrzucam tylko po prostu konkretne, gotowe rozwiązania. Jasne. Jeżeli nie ma do nich przeciwwskazań. I to robimy najczęściej. Jeżeli chodzi o orgazm, to też najczęściej robimy osocze. Osocze podajemy w łychtaczkę, to wydaje się być bolesne, bo jest trochę, ale rzeczywiście działa zero-jedynkowo. Mamy pacjentki, które przychodzą na przykład z nawracającymi infekcjami dróg moczowych. Podajemy bardzo podobnie, tak jak na orgazm, osocze. I zawsze pacjentki pytam, czy jednocześnie chciałaby podać w łychtaczkę dla poprawy orgazmów. I część dziewczyn się decyduje. Raczej większość się decyduje. No bo oczywiście tym stoperem jest to, że to boli. Ale jak się dziewczyny decydują, to później często wracają po roku na leczenie przypominające. I ja się pytam, i co, podajemy łychtaczkę? No tak, po to przyszło. Więc ta łychtaczka działa. Ona przez 3 tygodnie jest taka trochę drętwa, ale później rzeczywiście jest intensywniej, łatwiej i szybciej. Ja tylko nadmienię, że mamy 2 lipca mężu rocznicę ślubu. To jest taki dobry moment na prezent. Prezent. No właśnie vouchery u nas się bardzo dobrze sprzedają. Głównie w czasie takim oczywiście świątecznym, ale ja mam mnóstwo takich ciekawych właśnie historii, jeszcze zanim Ci powiem o tym, na przykład miałam jedną panią, która przyszła do mnie na zabieg konkretnie z laserem, bo powiedziała, że była jej przyjaciółka z powodu nietrzymania moczu, bardzo jej to pomogło. Ona nie miała takich klasycznych nietrzymania moczu, ale często chodziła z mężem na biegówki i jak trochę zmarzła, jeszcze trochę się napiła, no to mówi, że był problem, bo od razu parcie na mocz,
mocz, gubienie tego moczu. No mówi, że no masakra. No i przyszła na ten zabieg i dopiero przy drugim zabiegu, bo przyszła na jeden, później przyszła na jakiś inny, bo właśnie zaraz, żeby tutaj nie spalić. I mówi tak, jak przychodziłam do pani na pierwszy zabieg, no to powiedziałam mężowi, że idę, no bo tydzień w ogóle jesteśmy bez seksu, no oczywiście to jest jakiś tam budżet na to poświęcony i tak dalej, i tak dalej. I jakby reakcja mojego męża była następująca. Kryśka, oczywiście zmieniam imię, czy ty nie możesz być jak inne dziewczyny? Ja ci mogę dać na botoks, czy ty musisz sobie Grażynę ostrzykiwać, nie? I tak dalej. No i ona mówi, że przyszła na ten zabieg i laser, to nie jest tak, że my działamy tylko na to nietrzymanie moczu, my holistycznie działamy na pochwę. Zwykle ona się trochę obkurcza, czyli jest fajna rehabilitacja poporodowa. Ona się uwrażliwia, więc i jest właśnie wilgotnie, nie ma suchości. Jednocześnie po prostu jakby zero-jedynkowo, że chcesz współżyć, nie? Jasne. No i ona powiedziała, że tak się wydarzyło, że po pierwszym seksie było na tyle fajnie, że kolejne oczywiście zadziałało też na te parcie naglące, ale mówi, że zaczęliśmy częściej współżyć, no bo było fajnie, nie? Mm. I mówi, że po jakimś tam miesiącu przyłapała męża, który siedział na naszym cenniku i tak mówi, a zobacz, to jeszcze tak osocze jest radio, frekwencja. Ona mówi, co, już nie muszę być jak normalna Grażyna. Ona mówi, nie, muszę sobie ostrzykiwać. Więc to było jedno, a drugie to było, że ściągałam pacjentki na, robiłam taki wykład za granicą i potrzebowałam zdjęć, zrobić pewne zabiegi. I jedną moją stałą pacjentkę ściągałam ze Szczecina i mówię, czy chce pani przyjechać na ten zabieg, który już się pani kiedyś podobał. I on wtedy jest po prostu zupełnie inaczej wyceniony, a ja sobie go nagram. Pewnie. Ona mówi, no pewnie. I mówi, że całą drogę mąż ją marudził, że ze Szczecina, że czy bliżej, wiesz, ginekologa nie może być i w ogóle, co ona wymyśla. No i później było dokładnie tak samo, czyli było przyjemniej, fajniej, częściej, nie? I nagle mąż też. I później dostałam takiego SMS-a, SMS od męża. Kocham panią, przywiozę ją zawsze, wszędzie. I czasami dostajemy w ogóle czekoladki od mężów, albo kwiaty. Panowie często właśnie do nas przyjeżdżają, bo dobrze jest, dobrze jest. Tak. Nie, no bo wiesz, no to działa na związek, oczywiście, tak? Że tak. Przecież nie ukrywajmy, ale to może być taka rzecz, znaczy pewnie często jest, która powoduje, że te związki się rozpadają. I nie, no oczywiście, że a przez to, że jest trochę jeszcze cały czas takim tematem tabu i pary też na ten temat nie zawsze rozmawiają, no to... To rzeczywiście to takie zostaje trochę zapomniane. Mamy panów, którzy inicjują właśnie wizyty u nas i to jest bardzo fajne, więc suchość to laser, to jest tak zero-jedynkowo, niezależnie z jakiego powodu jest suchość, ból to raczej laser. A to nie trzymanie moczu, bo z racji branży, w której my pracujemy, to bardzo często pojawia się pytanie dotyczące nietrzymania moczu w trakcie treningu. Często to są panie, kobiety po porodzie po prostu. To co tutaj można ewentualnie stosować? No to zawsze oczywiście konieczne jest badanie. Musimy zobaczyć, jak jest zaawansowane, jak często występuje, dlatego żebyśmy panią dobrze sklasyfikowali i zakwalifikowali do leczenia. Oczywiście mamy też leczenie operacyjne, czyli zwykle jest to założenie taśm i one mogą być absolutnie przeprowadzone na NFZ, czyli bezpłatnie, ale dużo kobiet właśnie, jak sobie wygoogluję, to nie chce taśm, dlatego że nie zawsze, ale wiążą się z pewnego rodzaju powikłaniami. Też nie działają stuprocentowo. Wiążą się z tym, że musisz poddać się operacji i tam czasami do 3 miesięcy jesteś wyłączona z życia. One czasami potrafią erodować, czyli jakby wejść do pochwy i uniemożliwiać stosunek. No i oczywiście nie są dla młodych dziewczyn, więc jak dziewczyny do nas przychodzą i my robimy całą diagnostykę i mówimy, dobra, to może jednak operacja, to one chcą spróbować wszystkiego... Zanim. Tak, zanim. Więc najczęściej jest to u nas laser, albo radiofrekwencja, albo takie krzesło, które wytwarza pole elektromagnetyczne i ćwiczy mięśnie na miednicy. Ja zawsze pacjentkom powtarzam, że tak, przede wszystkim muszą pójść do urofizjoterapeutki naszej, bo koniecznie, żeby nie doprowadzały do nieprawidłowości właśnie takich higienicznych, oddawania moczu, oddawania stolca. Musi być rozsądny trener, no bo umówmy się, że w czasie nieprawidłowego treningu też te mięśnie możemy nadwyrężyć, czy tam nieprawidłowe brzuszki, głównie, no bo my jesteśmy takim balonem, tak? I mięśnie przykręgosłupowe, one się nie ruszą przy zmianie ciśnienia, przepona też raczej nie. Więc jak wciągniemy nieprawidłowo ten brzuch, no to całe ciśnienie idzie wtedy właśnie w dół, czyli w mięśnie na miednicy. No i oczywiście zawsze mówię, że jednak trampolina i pajacyki to nie jest coś, co jest dla nas najlepsze, nie? Ale pomimo tego mamy bardzo dużo sukcesów i część dziewczyn, które chcą robić te pajacyki, chociaż trampolinę to mówię, że absolutnie nie, ale chcą robić te pajacyki, to później jest lepiej, ale też jest taki komfort, bo mówią, jak po laserze, jak się wysikam, to praktycznie nie ma problemu, bo czasami jest tak, że dziewczyny właśnie tłumaczyły, nawet jak się wysikam, to gubię ten mocz i tak dalej. Jest po prostu dużo lepszy komfort. Nie ma tych parć naglących, nie wstają w nocy często, no i właśnie tego moczu często nie gubią. Naprawdę jest poprawa jakości, to nie jest tak, że schodzi to do zera.
ale jest dużo lepiej. Ja to tylko tak nadmienię, że w ogóle urofizjoterapeuta to powinien być w trakcie ciąży jak ginekolog, taka no. obowiązkowa właściwie wizyta, bo jest no, może nie tak samo ważna, ale prawie tak samo ważna jak wizyty u ginekologa, szczególnie w trakcie ciąży. Czy jest coś, co ty uważasz jako ginekolog za ważne, o czym dzisiaj nie rozmawiałyśmy, co jeszcze warto powiedzieć osobom, które nas dzisiaj słuchają? Oj, na pewno. Przede wszystkim, żeby się badać regularnie. To jest taki tip, żeby dbać o tą swoją właśnie intymność, bo to też jest bardzo istotne. To, że niestety jest mi przykro, że te wszystkie badania i leczenie w sumie jest odpłatne, chociaż nie powinno, ja uważam, że powinniśmy dostawać taki pakiet mami makeover, nie tylko operacyjnie, ale przede wszystkim właśnie takie powrotu do funkcjonowania, jeżeli chodzi o pochwę. No ale biorąc pod uwagę, że wiesz, wydajemy na paznokcie, wydajemy na rzęsy, wydajemy na fryzjerów i tak dalej, da się to po prostu przepracować w jakiś sposób, albo po prostu też w budżecie w jakiś sposób właśnie zabudżetować i porozmawiać z partnerem. Faceci czasami nie są w ogóle świadomi. Ja w ogóle podziwiam facetów za to, że jak oni do nas przychodzą też jako pacjenci i często też urologicznie, ale też przychodzą estetycznie typowo, to dla nich jak powiesz, może on ma przyjść za 6 tygodni czy za 12, to dla niego nie jest ważne, że jest wrzesień i on kupił wyprawkę dziecku do szkoły, czy kupił sobie nowe felgi do auta, tylko ja powiedziałam, że on ma być za 12 tygodni i on to po prostu w budżecie uwzględni, bo on jest najważniejszy. A ja bym chciała, żebyśmy my kobiety się nauczyły, że my też jesteśmy ważne. Że to nie jest tak, że jest dziecko, partner albo co on powie. Czasami on po prostu nie jest świadomy tego, że to poprawi i wasz no też taką relację, bo jak oczywiście nie ma świądu czy pieczenia, czy dyskomfortu, czy nietrzymania moczu, to my też jesteśmy szczęśliwsze i to nam się po prostu należy. Nie? A tak na zakończenie, jeżeli zechcesz odpowiedzieć, co myślisz o tym, co się dzieje teraz, mam na myśli w kraju u nas, no bo sytuacja jest trudna, jakby dużo kobiet się boi w ogóle jakby zachodzić w ciążę i sytuacja lekarzy też jest trudna mimo wszystko. Czy to jest dla ciebie alarmujące, jakby jak to wszystko teraz wygląda, czy jednak no bo wiesz, są te takie badania, które pokazują, że jednak kobiety boją się rodzić dzieci teraz u nas w kraju, że się czują takie może niezaopiekowane, może to jest złe słowo, ale no, że gdzieś nie mają jakiegoś takiego zaufania. Znaczy to jest zupełnie chyba niestety naturalna kolej rzeczy. No na pewno czuję się zaalarmowana w ogóle od samego tego wyroku Trybunału. Stąd jakby założenie fundacji i nasza fundacja. No właśnie, bo ty masz fundację. Tak, nasza fundacja jeszcze przepisuje bezpłatnie receptę na antykoncepcję awaryjną. To kosztuje konkretnie 5 zł, jeżeli chodzi o te wszystkie operacje, ale masz ją 24 godziny na dobę dostępną. Dostajesz właśnie taką receptę i możesz sobie wykupić. Oczywiście problem jest jeszcze z apteką zawsze, tak? Bo no farmaceuta tak. też może ci odmówić. No ale właśnie dlatego założyliśmy tą fundację, bo jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie antykoncepcja awaryjna jest na receptę, a lek na erekcję dla panów jest bez recepty. Okej, okay, tak. To widzisz, to nawet nie miałam świadomości. To jest w ogóle hit. Po drugie, uważam, że powinniśmy mieć prawo do decydowania o własnym ciele i rozumiem, znaczy byłoby dla mnie bardziej zrozumiałe, gdybyśmy ta cała sytuacja w Polsce była jaka była, gdyby później ochrona matek, które starają się zostać dzieckiem z niepełnosprawnością była na wysokim poziomie, a umówmy się, że nie jest. I posłowie nawet nie wyszli, jak dziewczyny protestowały, wiesz, do nich. Więc ja rozumiem, że ty masz urodzić to dziecko i tyle, tak? Na sztukę, taką sztukę. Uważam, że powinniśmy mieć dostęp do pełnej diagnostyki prenatalnej, do decydowania o tym, czy chcesz to dziecko urodzić, czy nie. I to jest jakby naturalne na całym świecie, tylko u nas niestety nie. I to właśnie się zupełnie w drugą stronę odwraca, że to nie będzie więcej tylko Polaków, mniej. Tylko mniej. Z drugiej strony na pewno to, że jest mniej w tej chwili urodzeń, wynika z tego, że dziewczyny w ogóle są bardziej świadome siebie. Nie każda kobieta pewnie chce być matką. Ja bardzo długo nie chciałam. I ja to bardzo, bardzo szanuję. I jak rozmawiam z moimi koleżankami, dużo moich koleżanek nie chce. Jasne. I nam się, w naszym pokoleniu się wymawiało, że to jest taka normalna kolej rzeczy. Tak, ślub, dziecko i tak a dalej. A teraz trochę się wymawia, że jest nienormalna, a też niekoniecznie tak jest. Oczywiście, każdy powinien o tym sam zdecydować. Nie uważam, że powinniśmy terminować ciążę do końca, tak? No jasne. Ale powinniśmy mieć absolutnie dostęp do pełnej opieki prenatalnej i do możliwości aborcji i mam nadzieję, że to się tak
Tak. Niebawem zmieni. Ja tylko jako ciekawostkę a propos tego, o czym rozmawiałyśmy też przed nagraniami, to wspomnę, że nawet w Emiratach Arabskich antykoncepcja była, słuchaj, przynajmniej jak ja tam mieszkałam, być może teraz już się coś zmieniło, była bez recepty. W krajach, w których wiesz, no jednak się przynajmniej tak uznało, że kraje arabskie są dużo bardziej konserwatywne, tak? W dużym stopniu tak, ale z drugiej strony duża właśnie taka możliwość decydowania później, czy chcesz to dziecko mieć, czy nie, no to tak, to tutaj jest zupełnie inaczej niż u nas. No dobra, ja się bardzo cieszę, w ogóle się strasznie dużo z tej rozmowy sama nauczyłam. Mój mąż zaraz weźmie do ciebie numer i do twojej kliniki, żeby wykupić voucher. I też mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa, dlatego że myślę, że tutaj każdy poszczególny wątek można by jeszcze dużo bardziej rozwinąć i na pewno jeszcze na inne różne ważne tematy porozmawiać. Także ja w imieniu swoim i naszych słuchaczek i słuchaczy dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło i w ogóle takie ładne miejsce przy okazji odwiedziłam. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.